No jesteśmy skromnym pierwszoligowym klubem, mam zawsze jeden z najmniejszych budżetów i gdzieś tam mimo tego szósty sezon gramy w pierwszej lidze. A ten drugi powód, że tylu zawodników ubywa, bo tak naprawdę jakby policzyć z ostatnich 5 lat, ilu zawodników z Wigier wyszło do silniejszych zespołów, do wyższych lig, nawet do reprezentacji, to naprawdę byłoby to liczba taka bardzo, bardzo fajna i dlatego między innymi mamy takie roszady. Teraz znowu mamy napływ młodych zawodników, którzy tak naprawdę debiutowali z trzecich lig, z drużyn juniorskich. Niektórzy zawodnicy, którzy grają u nas już prawie regularnie w każdym meczu, do tej pory grali tylko w rozgrywkach CLJ-ki. Także myślę, że trzeba iść w takim kierunku, stawiać na zawodników młodych, z marzeniami, z chęcią osiągnięcia dużego sukcesu, ale przy okazji mamy kilku doświadczonych zawodników, którzy gdzieś tam tą równowagę później zachowują. Mamy Sołtka, mamy Karana, którzy mają po 32 lata i są najstarszymi zawodnikami, dziadkowie naszej drużyny, a pozostali zawodnicy to już tacy zawodnicy, którzy mają po 25, 6, czasami 7 lat i są już w miarę doświadczonymi. Także ja uważam, że ten zespół ma naprawdę duże szanse, żeby osiągnąć cel, jaki postawiliśmy sobie, czyli utrzymanie Wigier w pierwszej lidze, bo nie wyobrażam sobie, żeby stało się inaczej. Sponsorem transmisji Studio za Rzeczę 26 jest Browar Północny.